Pierwszym prelegentem, jak wspomniano, będzie pan profesor Zbigniew Stawrowski. Przedstawi nam swój odczyt, referat na temat zderzenie cywilizacji czy wojna domowa. Zapraszam pana profesora. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Bardzo dziękuję organizatorom. Po tej przemowie pana Stanisława Kowolika od razu poczułem się u siebie. Wiem, że czuję to, że podobnie myślimy, podobnie dostrzegamy najważniejsze problemy współczesnego świata. I muszę państwu powiedzieć tak, ja przyjechałem z Warszawy i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, że tutaj w Tarnowskich Górach mówi się, próbuje się dyskutować o rzeczach najważniejszych. W Warszawie to nie jest takie częste. Tam są rzeczy bardziej doraźne na tapecie, natomiast zapomina się o tym, co jest tutaj fundamentalne. Tytuł mojego wystąpienia, Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa, oczywiście nawiązuje do książki, do artykułu Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji, Clash of Civilizations. Ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Żyjemy w ciekawych czasach. Ciekawych i niezwykle dynamicznych czasach. Tutaj w ciągu tego roku zmieniła się nam perspektywa tego, o czym powinniśmy mówić. Ale ja chciałbym cofnąć się jeszcze nie tak wiele lat temu, powiedzmy 30 lat temu, mieliśmy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji. Ale to było zupełnie inne zderzenie. To był jeszcze czas, można powiedzieć, zimnej wojny. Czas, kiedy dwa bloki decydowały o sytuacji na świecie i pamiętam te czasy, w ogóle nie było perspektywy, że to się zmieni. Okazało się, że bardzo szybko, prawda, począwszy od Gorbaczowa, potem lata 80. i w 89. roku zaczyna się rozpadać system sowiecki. I wtedy został opublikowany esej, bardzo znany, amerykańskiego politologa Francisa Fukuyamy, Koniec historii, ze znakiem zapytania, w którym autor deklarował, może nie tyle koniec historii, że historia się zakończyła i się nic więcej nie będzie działo, bo nie to było jego intencją, ale niezwykle optymistycznie głosił właśnie po upadku, można powiedzieć, systemu sowieckiego, czy w momencie, kiedy ten system już zaczął się intensywnie rozpadać, Fukuyama głosił, że idee zachodnie ostatecznie zwyciężyły na poziomie ideowym, że nie ma żadnych ważnych, żywotnych alternatyw dla tego, co proponuje Zachód, rozumiany przez Fukuyama jako liberalna demokracja. Właśnie tekst Huntingtona był w jakimś sensie krytyką tego stanowiska Fukuyamy. Wcale nie jest tak, że demokracja liberalna zwyciężyła także na poziomie intelektualnym, ostatecznie. Huntington zwracał uwagę, że są dużo bardziej istotne czynniki, które określają stan świata. Te czynniki to są przede wszystkim czynniki kulturowe i religijne. Ze względu na wielkie zróżnicowanie świata możemy ciągle oczekiwać kolejnych napięć. W obliczu wydarzeń, które nastąpiły od tego czasu, trudno dzisiaj zaprzeczyć, że wielkim wyzwaniem dzisiejszej epoki dla Zachodu, dla Europy, wydaje się zderzenie naszej cywilizacji z cywilizacją islamu. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku, czy to wszystko, co się dzieje w tej chwili, w ostatnich miesiącach, wojna na Bliskim Wschodzie i związana z nią wędrówka ludów, nowa wędrówka ludów do Europy, wydają się potwierdzać taką diagnozę. Zderzenie cywilizacji. Moja teza jest jednak inna, że nie odejmując znaczenia temu konfliktowi, teraz z islamem, prawda, możemy sobie wyobrazić konflikt z Zachodu, z
Chinami, zupełnie inna kultura i cywilizacja, z Indiami, być może jeszcze z innymi, nie odejmując wagi problemowi zderzenia cywilizacyjnego, uważam, że jest znacznie bardziej poważne wyzwanie i chociaż ono w tej chwili jakby znalazło się na drugim planie, to ono jest dużo bardziej istotne i dużo bardziej fundamentalne. Nie bez powodu tego to nazwałem w drugiej części mojego tytułu wojną domową. Naszym domem jest Zachód i tutaj się toczy wojna. A wojna zakłada przynajmniej dwie strony. To jest wojna na śmierć i życie i nie należy mieć złudzeń, że można ją zagłaskać. Nie, trzeba sobie uświadomić, o co tak naprawdę toczy się tutaj ten konflikt. Ale jednak parę słów o islamie powiem i o zagrożeniu islamu. Nie jestem żadnym specjalistą od islamu, ale jednak parę rzeczy przeczytałem i chciałbym się z Państwem tymi uwagami podzielić. Bo islam rzeczywiście jest problemem. I rozpoznanie zagrożeń, które niesie ze sobą, jest rzeczą najwyższej wagi. W takim potocznym rozumieniu, wcześniejszym, mówiło się o trzech wielkich religiach monoteistycznych, o religiach księgi. Jakby stawiało się na równym poziomie te religie. Mówiło się, że przecież wierzymy, że to jest monoteizm, wierzymy w tego samego Boga. To wszystko jest wielkim nieporozumieniem. Islam niesie w sobie treści trudne do pogodzenia z tym, co dla nas jest istotne, ważne i oczywiste. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej, to znaczy od koncepcji Boga. Bóg islamu to Bóg całkowicie transcendentny, nieprzenikniony dla człowieka, nie dający się zrozumieć. Bóg chrześcijański rozmawia z człowiekiem. To logos, rozumne słowo skierowane do człowieka. Pięknym tekstem, świadectwem tego rozróżnienia jest słynna mowa na Uniwersytecie w Regensburgu, Ratyzbonie, papieża Benedykta XVI z 2006 roku, gdzie papież Benedykt, powołując się na tekst z mniej więcej 1400 roku cesarza bizantyjskiego Manuela II Paleologa, a przytoczył taką być może fikcyjną, być może literacką rozmowę między cesarzem i takim mędrcem, można powiedzieć, muzułmańskim. I padły tam słowa tego cesarza, które Benedykt przytoczył. Pokaż mi, co przyniósł Mahomet, co byłoby nowe, a odkryjesz tylko rzeczy złe i nieludzkie, takie jak jego nakaz zaprowadzania mieczem wiary, którą głosi. Te słowa potem wzbudziły oburzenie i różne gwałtowne wystąpienia w krajach muzułmańskich. W ten sposób właśnie pokazując, że islam jest religią pokoju i za pomocą pokojowych środków chce tą religię przebić. To jest oczywiście ironia. Ale to, co najważniejsze w tym wystąpieniu papieża Benedykta, było zwrócenie właśnie uwagi na to, jak jest pojmowany Bóg w islamie. Właśnie jako całkowicie transcendentny. Jego wola, cytuję, nie jest związana żadnymi naszymi kategoriami, nawet kategorią racjonalności. No co to oznacza? No właśnie oznacza to, że Bóg jest niedostępny. Jedyna relacja między człowiekiem i Bogiem to jest relacja posłuszeństwa. Jest Bóg wszechpotężny, wszechmocny, a człowiek winien mu jest tylko posłuszeństwo. Ta relacja, rozumienie Boga przekłada się natychmiast na rozumienie relacji międzyludzkich. To, jak my rozumiemy naszą relację z Bogiem, jest wzorcem tego, jak my się odnosimy do naszych bliźnich, prawda? I bliźnich i dalekich.
Bóg islamu nie jest ojcem, nie jest kim nam bliskim, prawda? Kimś nam bliskim, kto troszczy się o swoje dzieci, lecz, jak mówiłem, domaga się wyłącznie posłuszeństwa. W Koranie, to jest sura 4, werset 171, czytamy, że Bóg Allah to tylko jeden Bóg. On jest zbyt wzniosły, by mieć syna. To jest w odniesieniu do Jezusa, prawda? Bo tam jest, owszem, w islamie jest i Jezus, i Maria, ale rozumieni zupełnie inaczej niż to jest w chrześcijaństwie. Według Koranu my, chrześcijanie, wierzymy w Trójcę, która składa się z Boga, z Maryi i Jezusa. I dla muzułmanów to jest ukryta forma politeizmu. Ale to zdanie, co przed chwilą przeczytałem, jest niezwykle istotne, prawda? Bóg jest tylko jeden, on jest zbyt wzniosły, by mieć syna. Prawda? To pokazuje pojęcie Boga, całkowicie oderwane od świata, także od naszego świata. Jedyna istotna relacja to jest relacja posłuszeństwa wobec władzy. Posłuszeństwa wobec władzy. Trudno mi dostrzec w samej tej doktrynie pokaźny ładunek autorytarny, a może nawet mocniej totalitarny. Proszę Państwa, taka dygresja na marginesie. Tak się składa, że wielkie totalitaryzmy małpowały wielkie religie. Nazizm był karykaturą judaizmu. Naród wybrany. No. Nic dziwnego, że tak bardzo tępił Żydów. Komunizm jest parodią chrześcijaństwa. Samo słowo komunia, prawda, i komunizm, wspólnota, zupełnie oparta na innej zasadzie. Ten element misyjny, prawda? Idźmy na cały świat, podbijmy cały świat. Komunizm jest parodią chrześcijaństwa. Mam wrażenie, że islam zawiera sam w sobie swoją własną parodię. Znaczy ma elementy, które są jakoś do powodzenia, także z naszą kulturą, bo znajdziemy tam wiele pozytywnych elementów. Ale są elementy, na przykład te, które tutaj wskazałem, przede wszystkim odnoszące się do Boga, do wizji Boga, które otwierają drogę do używania islamu, tego, który jest zapisany w Koranie, jako ideologii totalitarnej. Jeszcze jedna uwaga o islamie, w sprawie islamu. Absolutnie dla nas jest nie do przyjęcia traktowanie kobiet w islamie. Kobiety są istotami niższymi. Co więcej, jest obecna w islamie również zgoda na przemoc wobec kobiet. Sura 4, werset 34. O żonach. Bijcie je, a jeśli są wam posłuszne, starajcie się nie stosować do nich przymusu. Bardzo piękne, prawda? Jeżeli są posłuszne, to starajcie się. To nie używajcie przymusu. Starajcie się nie stosować do nich przymusu. Ale pierwsze zdanie jest bijcie. Można by było wiele takich tekstów przytoczyć. Nie o to chodzi. Chodzi o stosunek do kobiet. Prawda? Tam, gdzie wystarcza dwóch świadków mężczyzn, potrzebny jest jeden mężczyzna i dwie kobiety. Kwestia seksualna, prawda? Islam dopuszcza relacje seksualne z dziewczynkami. Bo sam Mahomet, prawda, ożenił się z jego żona miała 6 lat, zaczął z nią współżyć, jak miała 9. To jest pewien wzorzec. O tym też trzeba pamiętać. To jest nie do przyjęcia dla naszej cywilizacji. Dlatego, że ona jest oparta na zupełnie innym źródle. Z perspektywy chrześcijańskiej, może inaczej, z perspektywy islamu, chrześcijanie są tak samo jak Żydzi religią księgi. Islam, Mahomet, akceptuje wcześniejszych posłańców, Mojżesza i Jezusa. Ale to byli właśnie tacy posłańcy. A on jest
ostatnim posłańcem, który najbardziej doskonałe objawienie od Boga przekazuje. Z perspektywy chrześcijańskiej islam jest gnostyczną sektą, która tak jak wtedy, w okresie wczesnochrześcijańskim, pojawiały się różne sekty, które budowały swoje gnostyckie, czyli oparte na takiej pseudowiedzy, konstrukcje często wypełnione bajkowymi opowieściami. I stosunek właśnie islamu, czy wizja, rozumienie islamu, tak jak islam rozumie chrześcijaństwo, osobę Jezusa jest tego przykładem, prawda? Były inne sekty gnostyczne, które też miały tego typu pomysły. Prawdopodobnie Mahomet przejął jakieś wieści, które wówczas krążyły. No ale to jest tylko jakby wskazanie, czym jest islam. Islam jako doktryna, można powiedzieć. Doktryna, która bardzo łatwo staje się ideologią. To jest także przede wszystkim pewien projekt porządku społecznego i porządku politycznego. O tym też nie powinniśmy zapominać. Chrześcijaństwo jest inne i to, co jest istotą chrześcijaństwa i tylko chrześcijaństwa, to jest rozdzielenie porządku politycznego od religijnego. Jest to, co należy do Cezara i to, co należy do Boga. I to jest istotny wkład chrześcijaństwa, ewangeliczny wkład, prawda, naszej cywilizacji. Nasze instytucje polityczne są oparte na tej zasadzie. Zasada wolności religijnej jako podstawowe prawo polityczne jest wyrazem tego właśnie podstawowego rozdziału. O tym jeszcze parę słów powiem. To tyle o islamie, bo nie o islamie chciałbym tutaj głównie mówić, ale właśnie o tym wyzwaniu i zagrożeniu, które jest o wiele głębsze, które oczywiście też rzutuje na nasz stosunek i relacje z innymi kulturami, ale jest przede wszystkim naszym wewnętrznym problemem, problemem Zachodu. Chodzi o to, że w ramach Zachodu, czy Zachód toczy wewnętrzny kryzys. Doszło do głębokiego podziału, który coraz jeszcze bardziej się pogłębia. Tym wcześniej przytoczonym przeze mnie autorom Fukuyami i Huntingtonowi można zarzucić, że nie dostrzegli tego problemu, że nie docenili tego właśnie zjawiska. O podziale wewnętrznym w ramach Zachodu można by było długo mówić, bo on dotyczy w zasadzie wszystkich elementów naszego życia. Dotyczy zarówno religii, dotyczy prawa, instytucji, rozumienia państwa, dotyczy filozofii. Ja chciałem tylko zatrzymać się przy kilku pojęciach, najbardziej istotnych dla naszej cywilizacji, żeby pokazać, jak ten podział dotyka rozumienia różnych pojęć. Bo możemy posługiwać i nadal się posługujemy tymi samymi pojęciami, ale możemy je rozumieć radykalnie odmiennie. Można powiedzieć tak, że w tej chwili w ramach naszej kultury toczy się walka o rozumienie pojęć, bo za pomocą pojęć dopiero organizujemy świat, myślimy o świecie, wprowadzamy instytucje prawne i polityczne. Jaka jest najważniejsza, albo jakie są najważniejsze idee, czy pojęcia, czy wartości Zachodu? Dzisiaj, gdybyśmy zapytali nas wszystkich, odpowiedź byłaby prosta. Wolność. Kategoria wolności. Kategorię wolności przyniosło chrześcijaństwo. Do wolności wyswobodził nas Chrystus. I trudno zaprzeczyć, że ta wolność jest tutaj obecna. Ona oczywiście wyrosła także na innym podglebiu. Na podłożu filozofii greckiej, rzymskiej kultury prawnej. Kategoria osoby jako instytucja prawna pochodzi z świata rzymskiego. W każdym razie
można powiedzieć, że wszystkie, albo niemal wszystkie dzieła kultury, sztuki, nauki zachodniego świata przez stulecia składały hołd wolności. Najważniejszym politycznym świadectwem tego, że nasza cywilizacja opiera się na fundamencie poszanowania wolności jednostki, są struktury nowoczesnego państwa. To państwo, w którym my żyjemy, jest, można je nazwać nowoczesnym państwem wolności, albo używając innego języka, państwem prawa. Państwo prawa to jest takie państwo, które służy prawom, osobistym prawom każdej jednostki. Państwo prawa zapewnia ochronę życia, nienaruszalność cielesną i bezpieczeństwo prywatnej własności. To są takie zupełnie elementarne wartości, które zapewniają nam bezpieczne życie. Państwo prawa również osłania rodzinę jako miejsce, w którym dojrzewa do samodzielności i do wolności, do odpowiedzialnej wolności, ludzka wolność. Państwo prawa zapewnia także harmonijne współistnienie rozlicznym stowarzyszeniom, w których twórcze przedsięwzięcia ludzi znajdują wsparcie w inicjatywie innych jednostek. Można powiedzieć, że państwo prawa tworzy przyjazną przestrzeń, gdzie każdy, niezależnie od swoich poglądów, swojej religii, może swobodnie, sam lub we współpracy z innymi, realizować swój pomysł na dobre życie. Pod warunkiem oczywiście, że nie narusza swoim działaniem wolności i praw innych osób. Państwo prawa nowożytne, państwo prawa to jest wynalazek. To jest pewien projekt, który został zrealizowany. To, co ja Państwu mówię, to jest oczywiście także pewien ideał, bo jak patrzymy na konkretne państwa, na przykład nasze państwo, mówię to niezależnie od jutrzejszych wyborów, tylko bardziej ogólnie. Co do fundamentów państwa prawa można mieć zastrzeżenia, ale to każde państwo, każde konkretne państwo nie dorasta do swojego ideału. Natomiast ten ideał jest świadomy, to znaczy my o tym wiemy. I to, co Państwu tutaj powiedziałem przed chwilą, na tym do tego się sprowadza. Państwo prawa. Ale to jest tylko jeden element, jedna wartość, która jest bez wątpienia fundamentem naszej zachodniej cywilizacji. Jest jednak jeszcze druga wartość, o której trzeba powiedzieć, bo jest to wartość, której nie zawdzięczamy ani Grecji, ani Rzymowi, lecz która stanowiła specyficzny wkład tradycji żydowskiej, a potem chrześcijańskiej. Jest to niezrozumiała dla kultur pogańskich wrażliwość na los ludzi najsłabszych, potrzebujących pomocy i wsparcia. Ta wartość, nazywana po prostu miłością, caritas, stoi u podstaw wielkich dzieł charytatywnych, które w rozmaitej formie towarzyszyły naszej cywilizacji, zachodniej cywilizacji, od jej zarania. Co więcej, istotną cechą Zachodu jest to, że w jego ramach miłość okazuje się w pewnym sensie ważniejsza od wolności, że niejako ogarnia sobą wolność i ją przygotowuje, warunkuje. Możemy to doskonale zobaczyć w takim wymiarze indywidualnym. Nasze dzieci, prawda, wyrastają w przestrzeni miłości. W przestrzeni miłości uczą się dopiero wolności. Co to znaczy być wolnym w sposób odpowiedzialny? Wolność, która służy dobru, która służy innym ludziom. Ale to samo można zaobserwować w szerszym, na szerszym planie, w takim wymiarze historycznym. Stopniowe pogłębianie się w świadomości Zachodu szczególnej wagi i znaczenia wolności, które wybuchło w czasach nowożytnych bardzo mocno, ale było też obecne wcześniej, dokonywało się w etycznej przestrzeni chrześcijaństwa, gdzie konieczność troski o ludzi znajdujących się w potrzebie była rzeczą oczywistą, a jej zaniedbanie było traktowane jako grzech.
ujmując tą myśl w bardziej bliskich nam współczesnych pojęciach, można by było powiedzieć tak, że kultura zachodnia wyrosła w przekonaniu, że solidarność poprzedza wolność. Solidarność to jest miłość, to, nie? Miłość społeczna. Że postawa służebna wobec ludzi znajdujących się w potrzebie stanowi cel wolności i jej wypełnienie. Proszę Państwa, to co opisałem bardzo krótko, to jest Zachód. To jest ten idealny Zachód, do którego my się przyznajemy. Pewnie można by było jeszcze inne elementy wyliczyć, ale moim zdaniem to są najważniejsze. To jest wolność, która wyrasta w przestrzeni miłości, w przestrzeni służebnej troski o innych ludzi. W praktyce to trochę odbiega, ale ten ideał mamy w umysłach i mamy w sercu. No ale jest jeszcze inny Zachód, ten drugi Zachód, który nie wziął się z Księżyca. On wyrósł w tej cywilizacji i posługuje się dokładnie tymi samymi pojęciami. Ale nadaje im zupełnie inną treść. Kontestacja tego porządku w zasadzie była obecna od samego początku naszej kultury, naszej cywilizacji. Tylko, że początkowo to byli tacy tylko nieliczni outsiderzy. Ale tak mniej więcej od czasów rewolucji we Francji sytuacja radykalnie się zmieniła. Radykalnie się zmieniła. Ci, którzy reprezentowali inne rozumienie wolności, inne rozumienie solidarności, hasło braterstwo było też tam obecne, stopniowo uzyskiwali coraz większy wpływ na nasz świat, także instytucjonalny, zarówno intelektualny poprzez jakby przejmowanie pojęć, a potem poprzez tworzenie konkretnych instytucji. W ostatnich latach, w tym tysiąclecie, tak powiem, widzimy, jak ta dynamika rewolucyjnych przemian nabrała gwałtownego przyspieszenia. I na naszych oczach w niezwykle szybkim tempie ulega spustoszeniu cały ten etyczny kapitał, na którym wyrosła Europa, Zachód, i który mogła przez lata prezentować całemu światu, także innym kulturom, jako uniwersalny wzorzec cywilizacyjny. Jakie są przejawy tej ekspansji rewolucyjnych przemian? No wszyscy je dobrze znamy. Pan Kowalik je wspomniał na początku. Te wszystkie rzeczy dotyczące etycznych problemów współczesnej cywilizacji. Pozornie wszystko odbywa się w imię tej samej idei wolności, która jest bez wątpienia ideą świata zachodniego. Ale sens, jaki się nadaje słowu wolność, a zwłaszcza całkowite zerwanie z postawą miłości wobec drugiego, troski o bliźniego, każe z naszej perspektywy, której nie mamy się co wstydzić, postrzegać tą nową cywilizację po prostu jako inwazję barbarzyństwa. Kilkanaście lat temu napisałem taki tekst, gdzie mówiłem wprost, że to są barbarzyńcy w eleganckich garniturach. To są nowi hunowie, którzy wyrośli w świecie Zachodu i którzy w przekonaniu, że torują drogę postępowi, niszczą fundamenty zachodniej cywilizacji. No i te teraz może no jednak trzeba wymienić, prawda, jakąś przykłady tej barbarzyńskiej działalności. To te najbardziej kontrowersyjne akty prawne ostatnich lat. Legalizacja doświadczeń na ludzkich zarodkach, ich klonowanie, procedura in vitro, aborcja, eutanazja, związki homoseksualne, adopcja dzieci przez takie związki. Proszę Państwa, to jest przypadek, że te wszystkie zjawiska pojawiły się w tym samym czasie. Nie. To wszystko stanowi wyraz jednej i tej samej, instytucjonalny wyraz, jednej i tej samej wizji świata. Za tym się kryje spójna, konsekwentna wizja świata. Bardzo prosta.
ona się opiera na przeciwnej zasadzie niż troska o słabych potrzebujących pomocy. Nie. Okazuje się, że w imię interesu ludzi silnych, zdrowych, młodych, nie tylko można, ale wręcz należy zawiesić osłonę prawną osób słabych i bezbronnych. Mówiłem wcześniej o ideale, o państwie prawa, jako pewnym ideale etycznym zachodniej cywilizacji. Te rozwiązania prawne, które są wprowadzane, naruszają zasadę państwa prawa. To trzeba jasno powiedzieć. Obcinają po skrzydłach, prawda? Kogo można nie traktować jak człowieka? Owszem, nadal jest zgoda, prawda, że obowiązuje równość prawa. Obowiązuje równość prawna. Wszystkich trzeba traktować, wszystkich ludzi trzeba traktować w sposób równy i sprawiedliwy. No ale nie wszyscy, których do tej pory uznawaliśmy za ludzi, są ludźmi. Zaczyna się selekcja, wyłączanie, wykluczanie. W imię czego? No w imię tego, że słabi nie mają głosu. To znaczy decydują silni. Mam taki ulubiony cytat takiego myśliciela Tomasza Hobbesa z XVII wieku, który był prorokiem, można powiedzieć, tych czasów, bo on sobie tak wyobraża właśnie człowieka. Homo homini lupus est, człowiek człowiekowi wilkiem. My jesteśmy tylko po to, żeby ze sobą walczyć. Najsilniejsi zwyciężają. Ale on parę takich ciekawych myśli napisał, bo potrafił się wczuć w ten sposób patrzenia na świat. Pisze tak. Równi są ci, którzy mogą uczynić sobie takie same rzeczy. I również równą mają moc ci, którzy mogą najwięcej, a mianowicie zabijać innych. Tak więc wszyscy ludzie z natury swojej są sobie równi. Proszę Państwa, mamy zasadę równości. Wszyscy są równi. Ale równość oparta jest na tym, że ma się w sobie dość siły, żeby zabić kogoś innego. Ci, którzy są w stanie innych zabijać, muszą się wzajemnie traktować jak równi. Natomiast ci, którzy już albo jeszcze tej siły nie mają, pod tą zasadę równości nie podpadają. W tym sensie Hobbes jest prorokiem współczesnych czasów. No i efekt jest taki, że w naszym porządku prawnym funkcjonuje taka bondowska zasada, license to kill. Są ludzie, którzy mają licencję na zabijanie. Mogą zabijać, oczywiście muszą spełnić jakieś tam formalne warunki. Na przykład dokonuje się aborcji i się nie jest karany. Ma się license to kill. Albo dokonuje się eutanazji, jeszcze nie w Polsce, prawda? Już w krajach zachodnich to license to kill w odniesieniu do eutanazji funkcjonuje. Można sobie takie papiery załatwić. I to jest też zachód, ale to jest ten inny zachód. No i oczywiście kolejny przykład. Ważnym polem ataków współczesnych barbarzyńców, hunów jest instytucja rodziny. Nic dziwnego, bo instytucja rodziny jest najważniejszym miejscem, gdzie młodzi ludzie uczą się postawy bezinteresownej troski o drugiego. Uczą się tego od swoich rodziców, uczą się od swojego rodzeństwa. Uczą się w stosunku do ludzi starszych, do swoich dziadków, prawda? To jest szalenie niebezpieczna przestrzeń dla tych nowych reprezentantów Zachodu. Bo to rodzina jakby ze swojej istoty przeciwstawia się na wskroś wszystkim nowym ideom. Właśnie w rodzinie, mówię o rodzinie jako takiej, bo oczywiście jakieś perwersyjne przypadki zdarzają się, ale właśnie jako wyjątki, ale w rodzinie jako takiej. Sama idea rodziny jest nie do pogodzenia z tym nowym zachodem, który tutaj się pojawia. Pomysł legalizacji małżeństw, ja mam w cudzysłowie oczywiście, homoseksualnych. Proszę Państwa, pozostawiając jakby problem relacji homoseksualnych, myślę, że ksiądz daleko coś na ten temat powie. Istotniejsze jest to, jaką zasadę się tutaj wprowadza. A zasada jest prosta. Jak uzasadnić tego typu związek? Jest uzasadniany ten związek odwołaniem się do fundamentalnej wartości Zachodu, do wolności.
do wolności, prawda? No dwie osoby mogą ustalić, że chcą zawrzeć związek małżeński. Nie wolno im w tym przeszkadzać. No tak, tylko potem można by było zadawać dalsze pytania. A dlaczego dwie osoby? Dwie osoby, owszem, prawda, kiedy się przyjmie, że jednak są dwie płcie, kiedy odwołujemy się do pewnego naturalnego podłoża. Jeżeli się odwołujemy tylko i wyłącznie do wolności, to wszystkie związki dorosłych osób w dowolnych konfiguracjach są dozwolone. Legalizacja związków homoseksualnych ze względu na tą zasadę, która, wolnościową, która jest u podstaw, jest faktycznie legalizacją wszystkich innych związków. Jeżeli ona zostanie wprowadzona do porządku prawnego, rzecznicy wszelkich innych związków będą mogli zaskarżać do sądu, twierdząc, że są traktowani w sposób nierówny i niesprawiedliwy. To też trzeba widzieć, jakie są konsekwencje. Także związki kazirodcze, dlaczego nie, prawda, jeżeli to są dorosłe osoby. Czy co w gruncie rzeczy tutaj się proponuje zamiast związku małżeńskiego? Proponuje się stado małżeńskie, tak naprawdę. A więc wracamy do czasów, nie wiem, przedcywilizacyjnych, przedkulturowych, gdzie jest gromada i o faktycznych relacjach hierarchii decyduje znów siła, prawda? Jakiś samiec alfa w tym stadzie będzie decydował o także relacjach seksualnych. Chyba że feministki przeforsują na szefa samice alfa. No ale to już nie będzie nasz problem. Rodzina, tak, to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Atak na rodzinę. Jeszcze jeden element bardzo ważny. Proszę Państwa, mówiłem o państwie prawa jako fundamencie cywilizacji zachodniej, jako bezpiecznej przestrzeni, w ramach której ludzie mogą w sposób wolny, ale także odpowiedzialny wspólnie żyć, różniąc się bardzo zasadniczo. Zasada wolności religijnej jest najważniejszą wolnością. My tego nie rozumiemy, prawda? Słyszymy nieustannie wolność, 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 wolność jest najważniejsza. Czym jest wolność religijna? Należy ją też właściwie rozumieć. Wolność religijna to w gruncie rzeczy wolność swobodnego wyrażania poprzez działanie tego, co dla nas najbardziej istotne. Nie ma sporu, prawda, czy ludzi można pozbawiać wolności słowa, wolności działalności gospodarczej. Natomiast kwestionuje się wolność religijną. Proszę Państwa, wolność to nie jest jeszcze wybór między kawą i herbatą. To też jest wolność, ale ta najważniejsza wolność dotyczy rzeczy najważniejszych. Te, które dla nas subiektywnie są najistotniejsze. I wolność religijna tego dotyczy. Tego, że nikt mi nie będzie przeszkadzał w realizowaniu tego, co dla mnie jest najważniejsze. Na przykład wyznawaniu takiej czy innej religii, ale nie tylko, bo to dotyczy wszystkich ludzi, czy ateistów, czy agnostyków. Każdy ma coś takiego, co dla niego jest najważniejsze. Ta formuła wolności religijnej pokazuje, że próby wyeliminowania wolności religijnej, z którymi mamy do czynienia, są właśnie kolejnym przykładem tej wojny cywilizacyjnej. Dokonuje się znów pewnej operacji na pojęciach. Mówi się, wolność religijna to jest wolność od religii. W przestrzeni publicznej nie wolno atakować ludzi agresywnie symbolami religijnymi, prawda? Odwoływaniem się do Boga. To wszystko narusza przestrzeń publiczną. Jest dokładnie odwrotnie. W ramach tej naszej cywilizacji zachodniej idea wolności religijnej polegała na tym, że ludzie mogą swobodnie w przestrzeni publicznej pokazywać to, co jest dla nich najważniejsze. Pod warunkiem, oczywiście, że nie wynikają z tego czyny agresywne, naruszające te fundamentalne prawa człowieka, życie, nienaruszalność, cielesną własność. Postulat wolności od religii
spowodowałby, że w przestrzeni publicznej byśmy rozmawiali tylko o kawie i herbacie. Natomiast o rzeczach ważniejszych, najważniejszych dla nas, dla każdego z nas, nie można by było cokolwiek powiedzieć, bo byłoby to traktowane jako agresja. A przypominają mi się takie piękne słowa Jana Pawła II, który powiedział, że prawo do życia to jest prawo fundamentalne, podstawowe. Natomiast wolność religijna jest sercem praw człowieka. Bardzo ładne określenie i myślę, że tutaj w podobnym kierunku staram się myśleć. Proszę Państwa, za przewrotnym hasłem wolności od religii, to też trzeba powiedzieć jasno, kryje się szczególna postać religii. To nie jest tak, że ci, którzy walczą o wolność od religii, sami są niereligijni. Oni są religijni. Oni są religijni. Jak ja patrzę na różnych właśnie polityków, no to widzę kapłanów, przypominających kapłanów Boga Dionizosa, taki Bóg, prawda, grecki, który postulował odurzanie się, wprowadzanie się w takie stany euforyczne. Widzę kapłanki Boga Molocha. Moloch to był taki Bóg, prawda, babiloński, któremu się dzieci ofiarowało na ofiarę. Zabijało się dzieci na jego ołtarzu po to, żeby sobie zapewnić dostatnie życie. Takich kapłanów religii neopogańskich jest bardzo, bardzo wiele w sferze publicznej. Oni atakują w imię wolności od religii, atakują konkretną religię, atakują chrześcijaństwo. Ale skrywa się tam inna postać religijności, pewien sojusz neopogańskich religii, które chcą cywilizację zachodnią, w tym najlepszym sensie tego słowa, wywrócić do góry nogami. Już jakby na sam koniec, bo widzę czas mój mija. Proszę Państwa, ja sobie tak nawiązując jeszcze do islamu. Proszę Państwa, ja sobie niedawno uświadomiłem jedną rzecz. Że istnieje zasadnicze podobieństwo między współczesnymi europejskimi barbarzyńcami a ideologią islamu. Łączy ich wspólny wróg, chrześcijaństwo. Łączy ich także wizja tego, co w tym świecie najważniejsze i decydujące. To, że liczy się przede wszystkim siła. I tylko silni mają rację. Prawdę powiedziawszy, nie byłbym zdziwiony, gdyby islam zwyciężył w Europie, czy w części Europy, że dzisiejsi, ci barbarzyńcy w garniturach, hunowie, lewacy, liberatorzy, jak ich nazywam, nie liberałowie, tylko liberatorzy, wyzwalacze, bez większego problemu odnaleźliby się w tej islamskiej Europie. A przywódcy właśnie tych barbarzyńców pewnie bardzo szybko dokonaliby konwersji i może nawet zostaliby imamami. Na poziomie podstawowej ideologii nie widzę przeszkód. Dziękuję bardzo.